Wolność to hasło, z którym musieli się zmierzyć uczestnicy drugiego międzynarodowego triennale mediów cyfrowych. Temat trudny, prace bardzo różnorodne. Niektórzy potraktowali serio to pojęcie i spróbowali go zinterpretować przy pomocy bardzo różnych narzędzi, bardzo nowoczesnych w tej chwili. I może widz być w niektórych przypadkach zaskoczony sposobem realizacji, ale są również prawie że dosłownie interpretujący pojęcie wolności wynikające na przykład z ograniczenia, prawda, tej wolności. Podsumowanie drugiego międzynarodowego triennale mediów cyfrowych odbyło się w kinie Helios. 80 uczestników, absolwentów kierunków artystycznych z Polski i zagranicy miało rok na przygotowanie prac o wolności. W sumie zgłoszonych zostało 200 prac, obrazów ruchomych i statycznych. Nie wiedzieliśmy, co dostaniemy. Bogatsze doświadczenie z ubiegłego triennale, wiedzieliśmy, że możemy się spodziewać tak naprawdę wszystkiego. No i tak w zasadzie się zdarzyło. Była jedna praca, która została nominowana do nagrody, która trwała 24 godziny. Prace oceniane były przez międzynarodowe jury. Pierwszą nagrodę w kategorii obraz ruchomy otrzymała Agnieszka Piotrowska. W kategorii obraz stały Paweł Czarnecki. Ta wolność jest taką jakby iluzją, bo jakby dążymy do tej wolności, jesteśmy uwikłani w jakąś sytuację, z której jakby potem no, ta wolność, wydaje nam się, że ta wolność jest, że ją osiągnęliśmy, zdobyliśmy, ale tak naprawdę no, to jest taka iluzja. Kolejne trzecie triennale już w 2016 roku.